Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z serii Anime News. Zanim zaczniemy, jak zawsze zachęcam do zostawienia subskrypcji, by być na bieżąco, zerknijcie na linki w opisie i życzę Wam miłego oglądania. Podczas specjalnej transmisji anime Kimetsu no Yaiba Infinite Train Edition, która odbyła się 10 grudnia, ogłoszono datę premiery trzeciego sezonu Demon Slayer wraz z nowym zwiastunem i specjalną zapowiedzią rozpoczynającego się w kinach sezonu trzeciego na całym świecie. Minął prawie rok od zakończenia emisji drugiego sezonu serialu. Podobnie jak sezon pierwszy, sezon drugi był również wielkim sukcesem w serii, a fani z niecierpliwością czekali na datę premiery sezonu trzeciego i wreszcie ją otrzymaliśmy. Część fanów będzie miała także okazję obejrzeć premierowy odcinek w kinach w ponad 80 krajach. Trzeci sezon obejmuje fabułę mangi Swordsmith Village, a studiem animacji będzie Ufotable, podobnie jak przy pierwszych dwóch sezonach. Trzeci sezon Demon Slayer rozpocznie się w kwietniu 2023 roku w Japonii. Fani spoza Japonii mogą oglądać odcinki oczywiście na Crunchyrollu i pierwszy odcinek nowego sezonu będzie godzinnym odcinkiem specjalnym. Wraz z przejęciem Twittera przez Elona Muska, popularna platforma mediów społecznościowych przechodzi wiele zmian. Jego ostatnia polityka ukrywania niektórych wyszukiwanych haseł w wynikach na Twitterze martwi fanów anime. Jeśli obserwujecie wiele kont anime na Twitterze, być może kilka dni temu widzieliście Loli w sekcji trendów, jednak po kliknięciu nic się nie pojawia. W rzeczywistości, jeśli wyszukacie Loli na Twitterze, nie wyświetli się żaden wynik, a na ekranie pojawi się powiadomienie: coś poszło nie tak, spróbuj ponownie załadować. Jak się okazuje, Twitter zablokował niektóre hasła w swojej wyszukiwarce, aby walczyć z pornografią dziecięcą na Twitterze. Z tego powodu wyszukiwane hasła takie jak Loli i Lolicon są blokowane na Twitterze. Nadal można tweetować, uwzględniając te warunki, jednak tweet będzie widoczny tylko dla tych, którzy obserwują dane konto. Twitter nie jest oczywiście pierwszym serwisem społecznościowym, który blokuje terminy Loli na swojej platformie. Kilka miesięcy temu Facebook, który ma najwięcej użytkowników spośród mediów społecznościowych, również zablokował wyświetlanie tego kontrowersyjnego hasła. Podczas imprezy Jump Festa 2023 ogłoszono, że adaptacja anime mangi Kazute Kato Blue Exorcist, znana również jako Aeno Exorcist, otrzyma nowy sezon anime. Wydano także 20-sekundowy film promocyjny. W ogłoszeniu nie określono, czy nowa seria będzie ponownym uruchomieniem, czy będzie kontynuacją historii, która zakończyła się w sezonie pierwszym. Na więcej informacji będziemy musieli niestety poczekać. Teraz, gdy pierwszy sezon Chainsaw Man wyemitował wszystkie 12 odcinków, fani chcą wiedzieć, czy będzie sezon drugi. Przed wydaniem Chainsaw Man był jednym z najbardziej ekscytujących sezonów anime w historii z innym piosenkarzem w końcowej piosence każdego odcinka. Jednak, chociaż serial z pewnością miał swoich oddanych fanów, pod względem oceny został przyćmiony przez anime z gatunku Slice of Life. Od samego początku fani martwili się animacją i aktorstwem głosowym. Niektórzy fani wystosowali nawet petycję wzywającą do przerobienia serialu. Pomimo tych problemów, Mappa Studio było w stanie dostarczyć solidną adaptację anime Chainsaw Man i teraz z niecierpliwością czekamy na sezon drugi. Chociaż nie było żadnych oficjalnych ogłoszeń dotyczących sezonu drugiego, jest wysoce prawdopodobne, że serial otrzyma kontynuację. Pierwszy sezon zakończył się jako jedno z najwyżej ocenianych anime sezonu, a studio anime ma wystarczającą ilość materiału źródłowego, aby wyprodukować drugi sezon. To, czy zostanie ogłoszona kontynuacja serii anime, zależy od kilku kluczowych czynników, w tym ocen, materiałów źródłowych, sprzedaży i dostępności studia. Chainsaw Man ma dobre oceny, mnóstwo materiału w postaci rozdziałów mangi, ale jego sprzedaż Blu-ray w Japonii była poniżej średniej. Ponadto studio Mappa pracuje obecnie nad wieloma innymi projektami. Mówi się również, że Mappa jest zaangażowany w produkcję trzeciego sezonu One Punch Mana. Biorąc pod uwagę obecne obciążenie Mappy, jest mało prawdopodobne, że rozpoczną pracę nad sezonem drugim Chainsaw Man w najbliższym czasie. Jeśli jednak mieliby natychmiast rozpocząć produkcję następnego sezonu, fani mogliby spodziewać się, że zostanie on wydany w styczniu 2024 roku. Mappa podobno zatrudnia także większą ilość pracowników do animacji, aby przyspieszyć produkcję. Może to więc potencjalnie doprowadzić do szybszego wydania drugiego sezonu Chainsaw Man. Bardzo popularna seria Netflix Stranger Things podobno otrzymuje spin-off anime. Według Watson Netflix serial anime jest pierwszym spin-offem, który został ogłoszony w lipcu 2022 roku. Będzie to krótki serial anime o łącznym czasie trwania 6 godzin, zatytułowany Stranger Things Tokyo. Tytuł serialu sugeruje, że będzie to adaptacja anime wyprodukowana przez japońskie studio, a nie adaptacja animowana. Na ten moment nie ma dostępnych informacji na temat konkretnego studia odpowiedzialnego za produkcję serialu. Jednak opublikowano krótkie podsumowanie fabuły, stwierdzające, że historia opowiada o parze braci bliźniaków, którzy są zapalonymi graczami i mieszkają na obrzeżach Tokio w latach 80. Angażują się w przygodę po napotkaniu Upside Down.
Niewiele więcej wiadomo na temat fabuły spin-offu anime, ale wiemy, że będzie on w 100% inny od oryginału, jak ujawnił Matt Duffer podczas podcastu. Zaledwie kilka dni temu Stone Leaks, znane konto anime i mangi na Twitterze z ponad 120 tysiącami obserwujących, napisało na Twitterze, że MAPPA będzie animował bardzo oczekiwany trzeci sezon One Punch Mana. Ten tweet szybko stał się popularny, gromadząc ponad 100 tysięcy polubień na Twitterze. Wygląda jednak na to, że Stone Leaks zostało od tego czasu zawieszone, prawdopodobnie z powodu rozpowszechnienia poufnych informacji o nadchodzącym sezonie. W odpowiedzi na przecieki i późniejsze zawieszenie, Stone Leaks wydało oświadczenie dla swoich fanów na całym świecie. W wiadomości odnieśli się do kwestii udostępnienia nieautoryzowanych informacji i przypomnieli fanom, że oficjalne konto jest jedynym wiarygodnym źródłem dokładnych aktualizacji programu. Podkreślili, że wszelkie oficjalne zapowiedzi dotyczące serialu będą pojawiać się wyłącznie za pośrednictwem tego konta. Fani spekulują, że popularność tweeta Stone Leaks One Punch Man mogła przyciągnąć uwagę kogoś związanego z komitetem produkcyjnym trzeciego sezonu serialu. Możliwe, że ta osoba zgłosiła tweet jako wyciek poufnych informacji, co doprowadziło do zawieszenia konta. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy ujawnienie informacji o MAPPIE jako animatorze trzeciego sezonu One Punch Mana były rzeczywiście prawdziwe, czy też komitet produkcyjny podjął działania w celu powstrzymania rozpowszechniania się dezinformacji. Minęły zaledwie 2 miesiące od długo oczekiwanego powrotu ukochanej mangi Hunter x Hunter w Weekly Shonen Jump. Fani byli zachwyceni, widząc cotygodniowe wydawanie nowych rozdziałów i wydawało się, że zdrowie mangaki znacznie się poprawiło. Wydawało się także, że decyzja Togashiego o zatrudnieniu większej liczby pracowników do pomocy przy rysunkach mangi się opłaciła. Jednak według niedawnego przecieku wygląda na to, że fani będą musieli przygotować się na kolejną przerwę w serii. Niedawny wyciek z nadchodzącego magazynu Weekly Shonen Jump, który ma ukazać się 26 grudnia, potwierdza, że z powodu problemów zdrowotnych mangaki nie będzie on w stanie dostarczać cotygodniowych rozdziałów mangi. Hunter x Hunter więc nie będzie serializowany co tydzień, począwszy od rozdziału 401. Zgodnie z zapowiedzią Togashi Sensei będzie nadal pisał Hunter x Hunter, a redakcja nadal będzie go wspierać do końca mangi. Oficjalny komunikat miałby brzmieć następująco. Dziękuję za przeczytanie Hunter x Hunter. Jeśli chodzi o publikację mangi, rozdział 401 i następne, rozmawialiśmy z Togashi Sensei o jego stanie zdrowia, w wyniku czego zdecydowaliśmy się opublikować Hunter x Hunter w formacie innym niż cotygodniowe wydanie. Togashi Sensei będzie nadal pisał kolejne rozdziały, a redakcja będzie nadal go wspierać aż do ukończenia mangi. Konkretne daty i metody publikacji zostaną ogłoszone w przyszłych wydaniach Weekly Shonen Jump. Dziękuję za nieustające wsparcie dla Hunter x Hunter. Bohaterka Demon Slayer Nezuko Kamado zyskała międzynarodową sławę dzięki ogromnej popularności serialu. Towary przedstawiające Nezuko, takie jak figurki, można znaleźć na całym świecie, w tym w miejscach takich jak Meksyk. Chociaż może to być zabawne dla fanów serii, może również powodować problemy dla tych, którzy nieumyślnie wpadli w szał, jak miało to miejsce, gdy postać Nezuko spowodowała problemy dla dużej grupy ludzi. Rankiem 16 grudnia pociąg na linii 6 metra w Meksyku został wycofany z ruchu w celu kontroli mechanizmu drzwi. Podczas inspekcji personel konserwacyjny odkrył, że mała figurka Nezuko Kamado z Demon Slayer blokuje drzwi przed zamknięciem. Szczególne położenie figurki wzbudziło podejrzenia, że mogło to być celowe umieszczenie jej jako żart, powodując niedogodności dla osób dojeżdżających do pracy, które przez pewien czas pozostawały bez transportu. Chociaż dla niektórych sytuacja mogła być zabawna, prawdopodobnie nie spodobała się osobom dotkniętych opóźnieniem. Oficjalne konto Mexico City Metro na Twitterze udostępniło również zdjęcia małej figurki Nezuko powodującej problemy z drzwiami metra. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco, i słyszymy się już niebawem. Cześć!